Siemanko siemanko, mamy nowy tydzień poniedziałek i zapraszam na dzisiejsze NFT newsy no i tutaj bez zbędnego gadania lecimy z tym koksem. Jak widzicie na sam początek dosyć istotna informacja. W Azji planują założyć swój własny metaverse ma się to odbyć przez CC Global China i gdzieś tutaj będzie pomagał Osoba Jatsiu, czyli CEO Animoki Brands. Także no, bardzo ciekawie się dzieje. Pamiętajcie, że w Azji dosyć mocno rozwija się blockchain gaming. Mają tam największe gildie, największe, można powiedzieć, zastosowanie. Już w samych Filipinach można płacić w niektórych sklepach SLP. Także wcale mnie to nie, nie dziwi. No i tutaj część azjatycka na razie wychodzi na czele pod względem blockchain gamingu lecimy dalej, macie informacje odnośnie D-Race że już będzie można rozmnażać te konie ja jednak tą grę odpuściłem, na pewno będę chciał mieć jakiś koniec, to będzie Zetran czy D-Race czy może w końcu ostatecznie w Pegaxe, a może wrócę do Derby Natomiast e, gdzieś, gdzieś te konie będę chciał e, posiadać, bo to fa fajna gdzieś tam e, sprawa. No i tutaj jeżeli ktoś z Was na Binance NFT, e, bo z tego co pamiętam i w naszych NFT Newsach była taka informacja, m, ktoś zakupił takie konie, no to bardzo się przyglądajcie, bo e, będzie można dokonać e, rozmnażania. No i patrząc na Zetran, patrząc na Pegaxy, e, Warto zainwestować takie rodnażanie tych koni, dzięki, potem, e, dzięki temu potem ktoś inny będzie się mógł ścigać, a wy będziecie mieli pasywny e, dochód. No i nie może zabrać też pe Pegaxy. E, informują, że gdzieś tam w ciągu dwóch, trzech miesięcy, czyli w pierwszym kwartale mają prowadzić tutaj te oto rzeczy, czyli przede wszystkim e, 3D możliwość właśnie takich wyścigów, to już jest testowane przez osoby które posiadają te najwyższe pegazy ma być wrzucony swap, ramp, integracja z rampem myślę, że właśnie ta integracja z rampem też może przyciągnąć sporo ludzi natomiast co mnie najbardziej interesuje to sprzedaż jedzenia to będzie nowe zastosowanie dla tokenu VIS i w takim wypadku ja powoli zaczynam na dołkach ten token a, skupować. Czy będę się ścigać, albo czy zainwestuję w, w Pegaze. No jeżeli zobaczę po jakiejś dobrej cenie, myślę, że w okolicach 300, może poniżej e, 300, jeżeli ta, trafi się taki Pegaz, to wtedy zainwestuję, bo e, myślę, że w ciągu 3 miesięcy uda mi się go e, osiągnąć e, zwrot na nim. Natomiast to nie jest porada inwestycyjna, musicie samemu przejrzeć, ewentualnie przejrzeć moje filmy, nabrać jakiegoś własnego oglądu sytuacji co do tej gry. Być może jednak wiz nie, nie pójdzie do góry, natomiast tak jak mówię, dzielę się z Wami tym co robię, ja zaczynam na dołkach skupować ten token, no i zobaczymy. Na, na początku ma być tylko jedzenie, a potem dodatkowo mają być różne jakieś pancerze usprawniające nasze tutaj pagazy dosyć ważna informacja, to co Wam po, pokazywaliśmy odnośnie Infinity e, Skies, token eSky e e, będzie listowany na Gate.io e, 14 stycznia o godzinie 10 naszego czasu także e, osoby, które gdzieś tam udało się z, złapać w jakieś IDO w jakieś private inne takie rzeczy e, no dosyć bardzo fajnie na, na, na mocnej giełdzie jest to listowane no i też jeżeli ktoś tutaj e, Szuka jak jeszcze gdzieś pozyskać ten token, no to zawsze startup free offering. Macie coś takiego na Gate.io, natomiast tam trzeba posiadać te tokeny giełdowe. I, I wtedy można po odpowiedniej cenie, że tak powiem, tutaj w odpowiedni sposób zakupić. Macie wszystko wytłumaczone. Ja generalnie konto mam na Gateio, natomiast muszę jeszcze we warunki przeczytać, jak to wszystko wygląda. Czasami ten initial offering jest ciekawe, a czasami różnie. No, to tak jak z różnymi launchpadami wychodzi, także póki co jeszcze nie mam zdania. Natomiast, jeżeli byście chcieli, jeszcze nie macie konta na Gate.io, to u dołu macie link, także możecie skorzystać z tego. No i kolejna informacja odnośnie Infinity Skies. Jeżeli ktoś bardzo długo śledzi tą grę, jest zainteresowany, no to oni poszukują ambasadorów swojego projektu. Także jeżeli czujecie się na siłach, możecie się zgłosić. Wejdźcie do nich na stronę Infinity Skies i tam jest tutaj strona, która Was przekieruje, żeby wypełnić odpowiednie rzeczy. No i dzięki temu będziecie mogli przyjemnie, z też jakieś Plusy zawsze są z, z takich programów ambasadorskich. Kolejna rzecz e, macie odnośnie RoboHero. Pamiętajcie, dzisiaj do godziny 6.00 można jeszcze e, zapisać się na whitelistę, Także e, ja gorąco polecam projekt polski, projekt na Lunie projekt, który bardzo ciekawie się e, zapowiada także może być z tego e, ogromna. Petarda. już widzę, że te zagraniczni youtuberzy za, zapowiadają ten e, projekt, także wszyscy m, czekają w blokach, żeby tutaj zakupić e, tokeny Robo. E, także wy, wy też postarajcie się tutaj skorzystać, właśnie z tej White listy. Anusz Widelec, wam się m, to uda, także ostatnia szansa, ostatni gwizdek. A, no, i przechodzimy do takiej części statystycznej, jeżeli chodzi tutaj e, podsumowa o podsumowanie, być może e, roku 2021, albo co nas czeka w 2022. I tutaj e, grę. E, które najbardziej chyba antycypują, to jest fajne takie piłkarskie wyrażenie antycypować, natomiast, no, które zachęcą gdzieś tam do grania, tak mi się wydaje, że o to chodziło tutaj autorom. Jeżeli chodzi o no Star Atlas, ja jestem ciekawy, czy oni zdążą w 2022 roku pokazać jakiś tam e, częściowy e, gaming. Zobaczymy. Trzeba jeszcze raz się zagłębić w roadmapę i sprawdzić, co oni tam kombinują. Monster Infinity też, wiem, że sporo osób narzeka na ten projekt, że e, zbyt dużo się na razie nie dzieje. Solczyks e, tutaj m, naprawdę. E, rekordista, jeżeli chodzi o liczbę launchpadów, na, na których ten projekt był. No i Illuvium, jak wiecie, ten token bardzo wysoko stoi. Ja też jestem ciekawy, co tutaj ciekawego pokaże ten projekt. Natomiast wkrótce, myślę, że do końca miesiąca pokażę Wam moje 7 typów, jeżeli chodzi o gry, które według mnie wystrzelą w tym roku. I mają szansę dokonać czegoś ciekawego. Także czekajcie na ten film. Lecimy dalej. Macie informacje o grach. To staram się Wam co jakiś czas pokazać. O grach, na które warto zwrócić uwagę. O League of Ancients już dawno rozmawialiśmy. Gra podobna bardzo mocno do Lola. Tutaj jeszcze dają informacje, że do Doty. Więc warto zwrócić w kierunku tej gry uwagę. Ja już wcześniej tutaj gdzieś sądowałem i oglądałem dodami. I w mojej opinii to naprawdę może być bardzo fajna gra. Jak widzicie na pokładzie jest Ubisoft, Sandbox i Animoca Brands. To się odbywa wszystko na blockchainie Tezosa. Także pierwsza gra gdzieś na tym blockchainie. D Um, jak widzicie he, gra Unreal Engine 5 uh, um, będzie, będzie do te, tego migrowana uh, z czwórki na piątkę, teraz sporo właśnie gier które były tworzone w czwórce um, są migrowane do piątki, uh, no i widzicie koniec roku 2022 ma, ma wyjść całość. Jestem ciekawy, z czym to się wiąże ta gra. Także, jeżeli chodzi o The nie widziałem tej gry. A Blocks też nie jest mi znana, też będę musiał zrobić dla was research. No i Dragon Master też gdzieś tam trzeba wrzucić. Jak widzicie tutaj na poligonie, też udało mi się jedną grę wyhaczyć. Jeżeli chodzi o blockchain Kronosa, natomiast myślę, że to gdzieś. Po weekendzie postaram wam się pokazać jak ją gdzieś potestuję, bo jeszcze jest w samej fazie testowej. No i na, na sam koniec najmocniejsze social sygnały, jeżeli chodzi o gry, tutaj macie Wizardium, E, tą grę gdzieś tam prze, przeglądałem, natomiast powiem szczerze, że jakoś dla mnie nie zrobiłem mocnego wrażenia. Axi Infinity mm, no to jest dosyć mocno znane. Jak widzicie, w Wizarium dwukrotnie więcej e, takich sygnałów social media niż <grym> Axi Infinity. Second Life e, to mi się właśnie kojarzy z taką e, grą e, Second Life e, tutaj na żywo, a tam życie było. Więc kto wie, czy, czy to też w taki sposób gdzieś tam nawiązując tym tytułem troszeczkę nie pociągnie do góry. Przeglądałem też tekst z ciekawości. No i też dla Was zrobię te, taki film, jeżeli chodzi o 7 metaversów, na które ja będę zwracać uwagę. Z pozostałych gier, no to mamy Pegaxy mamy The Central Land, cały czas niezmiennie gdzieś tam w topce jest Step Hero, na którym udało mi się troszeczkę e, poobracać e, te tokeny i jakoś tak w miarę przyzwoicie zarobić. Tak jak na tamtejszy budżet, który wtedy posiadałem. E, ostatnia rzecz, to spoglądamy na tokeny, co tutaj się dzieje na naszych tokenach. Jak widzicie, m, Alpha Combat e, odbiła m, tam z. z to dosyć fajnie wyglądało, bo można było mocno kółka kręcić Natomiast generalnie ja trochę spoglądałem na tą grę, no niczym mnie nie ujęła Na pewno wiele osób e, zainteresuje to, że Spacey e, Tutaj e, leci e, do góry W ciągu 24 godzin 20% w górę, także Jest, e, jest wzrost e, i osoby, które inwestowały razem z Huzarem Myślę, że będą zadowolone Moon Nation Game a powoli e, rośnie do góry D-Race myślę, że to w e, pokłosieniu -y, informacji m, odnośnie tego, że m, będzie można bridować, te, te konie Genopets mamy, wzrost mamy wzrost na Wolkenfurge i Gaia Everworld, jeżeli chodzi o takie wzrosty jakieś mniejsze to na Wamaka Farm, Happy Land m, wzrosty również e, Smooth Love Potion czyli SLP popularne Natomiast, dlaczego rośnie SLP? To zachęcam do odświeżenia live'u z poprzedniego piątku i wtedy usłyszycie od Morfiego, dlaczego SLP będzie rosnąć i dlaczego warto nawet czasami, jeżeli nie macie, to może skupować gdzieś tam na tych dołkach. Jeżeli chodzi o token Viz, no to z 33, 34 już jest na 37. Myślę, że to na razie takie mm, początkowe wzrosty. To jeszcze, to, to jeszcze nie jest to. E, także widzicie, te tokeny e, powoli sobie e, rosną, odbijają. E, zobaczymy, jak dalej e, będzie to wszystko wyglądało. Natomiast kto tu na, największą stratę gdzieś tam zaliczył, no to Wemix mm, token. Kto wie, czy to za chwilę nie będzie dobra szansa jeszcze poczekać na jakieś spadki, żeby z powrotem wrócić na tą platformę i do tego Tokena, bo tam planują ponad, do, do końca roku mieć ponad 100 gier. Tak jak mówiłem, ja się przyglądam bez OGR, natomiast jeszcze nie mam decyzji, czy będę chciał w to zainwestować. League of Mansions też trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy na uwadze. No i spadki mamy na The Central Land W mojej opinii The Central Land i Sandbox jeszcze nie pokazali tutaj ostatnich rzeczy. To, to jeszcze nie jest wszystko i wydaje mi się, że jak nadejdzie chwila metaversów to, to jeszcze będzie szansa tutaj na tych tokenach zarobić, natomiast to jest moja prywatna opinia, tym się nie sugerujcie. No i spojrzymy też do nas na stronę Ekipę. Pamiętajcie, tutaj są linki do social mediów. Do moich social mediów macie zawsze udało, także zachęcam do, do korzystania, Chcę, jak chcecie zobaczyć, co piszę na Twitterze. Na Instagramie trochę mniej się udzielam, ale już mam jakiś tam pomysł, więc, więc wkrótce myślę, że, że też coś nowego zobaczycie na Instagramie. Macie informacje odnośnie lodów od smaków Bitcoina. Do wczoraj do godziny 22 podawaliśmy był konkurs. Macie informacje odnośnie Chronoscan. Maciej testował Yield Appa w wersji 2, także warto, jeżeli nie wiecie, co zrobić ze swoimi Stablecoinami. Live z ekipą, tym razem odbył się bez Macieja, ale możecie zobaczyć, jak to nam wszystkim wypadło. Także wkrótce tutaj też zawitają dzisiejsze NFT Newsy. I na dzisiaj to by było wszystko. Jeżeli ten film wam się podobał i lubicie moją robotę, dajcie łapę w górę. jeżeli jesteście pierwszy raz na tym kanale, zasubskrybujcie. Zachęcam dużo ciekawych informacji odnośnie blockchain gamingu, też sporo poradników, no i live'y, na których możecie różne ciekawe rzeczy się dowiedzieć. Zostawcie ślad, jeżeli dojechaliście do tego miejsca hashtag #rc Games no i e, tutaj e, osobie, że ktoś uważa, że fajnie by było wesprzeć ten kanał, to będę bardzo się cieszył. Już mam dwóch wspierających, le, dlatego dzięki wielkie e, chłopaki, bo to akurat mężczyźni, póki co wspierają mój kanał. No i pod każdym filmem macie możliwość wesprzeć, macie różne cenniki, macie wy, wyjaśnione, e, co się za tym wszystkim e, kryje. Ja życzę Wam miłego poniedziałku. Trzymajcie się na razicho.